Środa przywita nas z niską temperaturą, która rano na północnym wschodzie kraju spadnie nawet do 4 stopnie. Kolejne godziny będą jednak coraz cieplejsze i, co najważniejsze, pogodne. Środa upłynie pod znakiem chłodnym, ale słoneczne jaury, flikr. Com rano słupki rtęci przekroczą 10 stopni tylko na południu Polski. Najcieplej będzie w Opolu, Krakowie i Zakopanem, 14 stopni. C. Później temperatura znacznie wzrośnie i wyniesie od 17 stopni C na Podlasiu do 24 stopni C we Wrocławiu i 23 stopni C na ziemi lubuskiej. Po kilku dniach z lokalnymi burzami i przelotnymi opadami, w środę powinniśmy odpocząć od deszczu. Niebo w całej Polsce będzie pogodne, niewielkie zachmurzenie pojawi się jedynie na północy oraz w pasie centralnym kraju. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Nieco silniejszych podmuchów mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy okolic Dolnego Śląska oraz Małopolski. Zobacz także, dlaczego w całej Polsce płoną śmieci? W innych Chin pogoda powinna pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie, gdyż biometr będzie korzystny. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie od 988 hektopaskali w Krakowie do 1009 hektopaskali w Warszawie i w Poznaniu. Wszyscy miłośnicy upałów muszą uzbroić się w cierpliwość. Ocieplenie powinno przyjść w piątek. Wówczas nad Polskę przesunie się wyżjołem, który zagwarantuje temperaturę dochodzącą miejscami do 30 stopni. C.źródło, tvnmeteo/pogodynka.pl masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejasie.wp.pl.